Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja w czwartą już sobotę sierpnia, która równocześnie jest wspomnieniem Matki Bożej Królowej. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Panu Bogu za to, że uczynił Maryję Królową nieba i ziemi. Wywyższył ją. Stała się matką wszystkich stworzeń, ale i królową. Dlatego w osobie Maryi mamy nie tylko najlepszą i najukochańszą matkę, ale i królową. Dlatego chcemy oddawać Maryi cześć jako naszej królowej. My chcemy być jej sługami, jej poddanymi, ponieważ jest to dla nas ogromny przywilej. Królowanie Maryi jest zupełnie inne od panowania ziemskich królów, którzy dążyli tylko do tego, żeby mieć jak najwięcej władzy, żeby nieraz uciskać swoich poddanych, stosować przymus do tego, żeby ludzie byli poddani, wypełniali wszystkie rozkazy. Chcieli ciągle podbijać nowe terytoria, mieć sławę. Ale Maryja postępuje inaczej. Jej królowanie jest pełne miłości. Miłości do swoich poddanych, którzy przecież są jej dziećmi. A wszelką cześć i chwałę oddaje ona Bogu. Nigdy nie zwraca uwagi na siebie, ale każdego prowadzi do Boga. Jest pośredniczką, jest drogą prowadzącą do Niego. A my chcemy być jej posłuszni, jako naszej królowej, wypełniając wszystkie jej polecenia. A co mówi nam Maryja jako królowa? Mówi nam, abyśmy słuchali słów jej Syna, abyśmy Jemu byli wierni. Ona również prosi nas, byśmy codziennie odmawiali różaniec. Chcemy więc z miłością, z radością spełnić jej prośby, jej polecenia, jako wierni poddani, wierni słudzy, ponieważ Maryja nieustannie okazuje nam swą troskę, swą dobroć i miłość. Jej zależy na naszym szczęściu, czyli na naszym zbawieniu, na tym, abyśmy zawsze byli blisko Pana Boga. Trwa nowenna, która przygotowuje nas do uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, która przypada 26 sierpnia. W tym dniu, właśnie 26 sierpnia, chcemy szczególnie być blisko, złączeni sercem z Matką Bożą Częstochowską, z duchową stolicą naszej Ojczyzny, jaką jest Jasna Góra, by dziękować Matce Bożej za to, że wybrała to miejsce na swoją siedzibę, na swój dom, z którego otacza matczyną opieką, a także roztacza swoje królowanie nad całą naszą Ojczyzną, nad wszystkimi Polakami, którzy mieszkają we wszystkich zakątkach Polski, ale także
nad tymi, którzy rozsiani są po całym świecie. Dziękujmy Maryi za to, że chroni nasz naród, za to, że troszczy się o nas, wysłuchuje naszych próśb, naszych modlitw i wyprasza nam wszelkie łaski u swojego Syna. Jasna Góra jest dla każdego Polaka miejscem szczególnym, wyjątkowym, domem matki, do którego zawsze wracamy z tęsknotą, z miłością, aby powierzyć Maryi wszystkie sprawy, jakie nosimy w swoich sercach, i radości, i smutki, i wszelkie wątpliwości w momentach, kiedy zastanawiamy się nad podjęciem ważnej życiowej decyzji. W najważniejszych momentach naszego życia przychodzimy do Maryi Jasnogórskiej, aby prosić o pomoc, o radę, o wstawiennictwo, a ona zawsze nas wysłuchuje. Dlatego powierzajmy samych siebie, swoje życie, rodzinę i całą naszą ojczyznę Maryi Jasnogórskiej, aby czuwała nad nami, aby otaczała swoją matczyną opieką i królowała w naszej ojczyźnie oraz w sercu każdego Polaka i każdej Polki, strzegąc wiary, miłości do Pana Boga i do drugiego człowieka, a także wlewając nadzieję w serce każdego z nas. 27 sierpnia wspominamy Świętą Monikę. Święta Monika przez wiele lat modliła się o nawrócenie swojego męża i swojego syna Augustyna. Zanosiła swoje modlitwy do Boga. Była wytrwała w modlitwie. Chociaż nie otrzymała od razu tej łaski, o którą prosiła, to jednak nie przestawała się modlić. Była wytrwała w tej modlitwie. Była cierpliwa i ufała Panu Bogu. Ufała, że otrzyma tę łaskę, o którą prosi. Bóg wysłuchał jej modlitw, łez, które wylewała przez te lata, i nagrodził jej wytrwałą modlitwę. Jej syn Augustyn nawrócił się i został wielkim świętym, ale dzięki tej wytrwałej i ufnej modlitwie, przede wszystkim dzięki wierności Panu Bogu, cierpliwości, i ona została świętą. I to nie jest przypadek, że właśnie 27 sierpnia wspominamy Świętą Monikę, bo już następnego dnia przypada wspomnienie świętego Augustyna, który w młodości był człowiekiem bardzo zagubionym, daleko od Pana Boga. Ale właśnie dzięki modlitwie swojej matki nawrócił się, przyjął chrzest, później został kapłanem, biskupem i wielkim doktorem Kościoła. Pozostawił po sobie wiele wybitnych dzieł, które do dzisiaj
są znane, czytane i pogłębiana jest właśnie wiedza, którą przekazywał święty Augustyn. Wiedza o Panu Bogu, z której przebija głęboka wiara Augustyna i jego miłość do Pana Boga. Choć tak bardzo cierpiał z tego powodu, że tak późno odkrył Bożą miłość, ale już nie zmarnował tych lat, które był blisko Pana Boga. Przeżył je w zjednoczeniu z Bogiem, dla Niego, z miłości do Niego. Dlatego właśnie święty Augustyn jest dla każdego człowieka takim niezwykłym przykładem tego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg wysłuchuje naszych modlitw. Nie ma nigdy modlitwy niewysłuchanej, ale Bóg zna czas i chwilę, kiedy obdarzyć tą łaską, o którą Go prosimy. I również ważne jest z naszej strony to, abyśmy byli otwarci na wolę Bożą, na to, czego Bóg od nas chce. I by nasza modlitwa była wytrwała, cierpliwa, bo my byśmy chcieli tak od razu, już, żeby coś się wydarzyło czy zmieniło w naszym życiu. Ale Bóg wie, kiedy jest ten najlepszy moment dla człowieka. I również wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego również, kiedy modlimy się za ludzi, którzy są daleko od Boga, nigdy nie traćmy nadziei, bo Bóg wysłucha naszych modlitw, a może otrzymamy również tę łaskę, że będziemy mogli dostrzec Boże działanie w życiu tej osoby, która powróci do Boga, która nawróci się, przyjmie Boże miłosierdzie. Tak jak później właśnie cieszyła się nawróceniem Augustyna jego matka, święta Monika. Dlatego nigdy nie traćmy ufności, nadziei, ale zawsze módlmy się z głęboką wiarą i wytrwałością. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia i do usłyszenia w przyszłą sobotę. Z Panem Bogiem!